Szanowni Państwo, serdecznie witam po raz kolejny. Jak zwykle rozpocznę od informacji o węglu, w związku z tym, że zima, chłodno. Chciałbym poinformować tych, którzy jeszcze nie odebrali albo nie zakupili tego węgla. Jest taka możliwość w naszej gminie, węgla nie brakuje, pod warunkiem, że ktoś złożył wniosek i zapłaci za ten węgiel. Można taki węgiel odebrać. Wnioski są do 31 marca, a do kwietnia odbiór tego węgla. W każdym razie zapraszam, jeśli ktoś ma taką potrzebę. Kolejna sprawa albo informacja, którą chciałbym przekazać, przypomnieć, jak corocznie jest w okresie lutego, czyli od 1 lutego do końca, składanie wniosków na zwrot podatku akcyzowego. To jest zwrot tak zwany podatku paliwowego dla rolników, więc przypominam, żeby w tym czasie zrobić to, no bo potem wiadomo, że będzie już za późno. Kolejna rzecz, o której chciałbym przypomnieć, to jest informacja o tym, że w najbliższych dniach albo już Państwo otrzymaliście, albo trzymacie druki na odpady komunalne. W tych drukach również będzie deklaracja o tym, w jaki sposób Państwo zagospodarowujecie odpady te ciekłe. Kolejna rzecz, którą chciałbym już tutaj poinformować i pogratulować, to gratulacje i podziękowania dla zespołu Iwkowianie, który uczestniczył w przeglądzie grup kolędniczych w ostatnim czasie w Lipnicy Murowanej i tam nasz zespół w takim inscenizacji z Turoniem zdobył trzecie miejsce, więc wielkie gratulacje i podziękowania dla wszystkich członków zespołu Iwkowianie, dla rodziców, dla tych, którzy się angażują, bo dzięki Wam ta kultura u nas żyje. Pomyślmy sobie, co by było, gdybyśmy nie dbali o nasze dziedzictwo kulturowe. W tych czasach, kiedy jest duża globalizacja, napływ różnego rodzaju informacji, musimy dbać o to, co jest nasze, co jest stąd, więc zespół Iwkowianie do tego się przyczynia, więc po raz kolejny podziękowania i gratulacje dla zespołu Iwkowianie. Szanowni Państwo, no, zima wróciła, można powiedzieć. Ja bym powiedział tak, że w tym roku to w czasie zimy mieliśmy chyba wszystkie pory roku, czyli było ciepło, słonecznie jak w lecie, było wiosennie, było wiecznie jak w jesieni, więc w tym momencie wróciła zima, jest śnieg i w najbliższym czasie, z tego co prognozy mówią, przez przynajmniej 2 tygodnie taka zima będzie, więc będzie trochę śniegu, trochę będzie mrozu. Więc przy okazji apeluję, żeby jednak zachować ostrożność, szczególnie na drogach, szczególnie po świeżym opadzie śniegu, kiedy jeszcze nie zdążymy odśnieżyć albo nie zdążymy posypać, żeby tą ostrożność szczególnie zachować, bo no, po co mamy siebie i kogoś narażać. Szanowni Państwo, jesteśmy w Iwkowej, dokładnie w części Iwkowa na górze. Za mną droga Iwkowa-Skotnica. Tą drogę żeśmy wykonali jeszcze w starym roku w ramach Funduszu Sołeckiego. Udało się nam to takim rzutem na taśmę zdążyć. Tu droga jest zrobiona. Wierzcie Państwo na słowo, co prawda dzisiaj ona jest biała, ale tak naprawdę to jest droga asfaltowa. Takich dróg zrobiliśmy więcej w naszej gminie, być może będzie okazja, następnym razem to pokażę inne okolice naszej gminy, żeby przypomnieć o tym, co w ostatnim czasie żeśmy robili. Mamy styczeń, koniec stycznia, więc Dzień Babci, Dzień Dziadka. Przypominam wszystkim wnukom, żeby o tych naszych dziadkach nie zapomnieli, wyrazić odpowiedni szacunek, podkreślić to, żebyśmy taką stworzyli atmosferę, bo dzięki temu, że mamy wielopokoleniowe rodziny, dzięki temu jesteśmy bogaci o wartości, o historię i o wiele innych rzeczy, więc dlatego pamiętajmy o naszych dziadkach i o naszych babciach. Jeśli chodzi o te nietypowe dni, które tutaj, nietypowe święta, które zwykle gdzieś tam mówię, więc w najbliższym czasie mamy Dzień bez opakowań foliowych. No, zwróćmy uwagę, że tej folii tak naprawdę to jest coraz więcej. Tego plastiku wokół nas również, więc jeśli możemy nie korzystać z tych opakowań, to nie korzystajmy. Ten dzień niech nam przypomni o tym, że kiedyś był taki moment, że w ogóle żeśmy używali folii. Jakoś można było żyć. Oczywiście są inne czasy, inne możliwości, ale spróbujmy to ograniczyć. Widzimy, ile w oceanach, w rzekach naszych, w lasach, ile tej folii, tych opakowań plastikowych jest, więc zwróćmy na to uwagę, żeby w odpowiedni sposób tym gospodarować. Z innych świąt, takich powiedzmy sobie lżejszych, to jest Dzień Przytulania.
On jest dwa razy w roku, ale tym razem w styczniu 31 się obchodzi. Wykorzystajmy ten moment, może będzie przyjemniej. Dziękuję bardzo.